święta chrześcijańskie. W naszym kraju kojarzą się z obficie zastawionym stołem, malowaniem jajek oraz chlubą i osobliwością polskiej kuchni, babami i mazurkami. Wielkanoc w pierwszych wiekach, nazywana Paschą, jest największym, najstarszym, a najwcześniej ustanowionym i uroczyście obchodzonym świętem wszystkich chrześcijan, odprawianym na pamiątkę męki i śmierci i przede wszystkim chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa. Święta wielkanocne, jak wesoło, jak radośnie, już słoneczko mocno grzeje, miły wiatr wokoło wieje. Właśnie trawa na dworniku, żółty żonki, w wazoniku, na podwórku słychać dzieci, ach, jak dobrze, że już kwiecie. A w koszyczku naświęcone, jajka równo ułożone, ślicznie, pięknie malowane, różne wzory wymyślane. Jest baranek solowiewko, żeby kurczaczek ze wstążeczką, barwinek jest zielony, świeże kwiatki ustrojone. Wielkanoc. Obchodzona jest w porze wyraźnie już oznak wiosny. Jest więc zarazem wielkim świętem wiosennym. Jest triumfalnym świętem nieustannie odradzającego się życia. Wielkanocny dzień do domu przyszedł się w gości. Wypisanką pokryjemu kolorów zazdrościć. Bo ich nie pomalowano, nikt o baziach nie pamiętał, choć też pragnął na Wielkanoc przywrócić w stronę święta. Nie chcą się już dłużej wielić, chcą zieleni żyć w podwórze. Czy są gorsze aniżeli zwykłe jajo kurze? Aż dostarwę przypomniała mała śmieszna dęcia. Zaraziła się do dzieła, by ją powiększać. Święta!
wiele obrzędów. Po Wielkim Poście jest ściśle przestrzegany. Ludzie z niecierpliwością czekają na odmianę. O wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dziś. Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne. Oto niektóre z nich. Niedziela Palmowa. Od niej zaczyna się Wielki Tydzień. Kiedyś nazywano ją Kwietną lub Wierzbą. Tego dnia w kościele święci się Panie. Palenki, rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek. Ozdabiano kwiatkami, ziołami, kolorową bibułą. Po poświęceniu palenki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz włożone do gazonów palenki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem. Wielka Sobota jest dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należy tego dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć baranka, symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego. Mięsa i wędlin na znak, że kończy się post. Pięcimy też chrzan na znak goryczy Matki Pańskiej. Masło oznaki dobrobytu. Sól dająca smak i konserwująca kawałek chleba jako znak codziennego pokarmu i jajka, symbol narodzenia i nowego życia. Pisanki, pisanki, jak malowane, nie ma wielkanocy bez barwnych pisanek. Pisanki, pisanki, jajka kolorowe, na jej malowane barki pisankowe. Na jednej kogucik, a na drugie słońce, śmieją się z trzeciej laleczki tańczące. Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki, na każdej z nich piękną powiązki. Wielka Sobota jest dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należy tego dnia. Wielka Niedziela to dzień radości. Tego dnia rankiem zasiadamy do świątecznego śniadania. Najpierw dzielimy się jajkiem i składamy sobie życzenia. Przypomina to obrzęd dzielenia się opłatkiem, Wigiliem Bożego Narodzenia. I jest tak samo wyrazem wzajemnej życzliwości, miłości i przyjaźni. Pierwszy dzień świąt. Niedzielę wielkanocną spędza się głównie w gronie rodziny. Przy zastawionym stole, aby razem z bliskimi cieszyć się wielkim świętem, a także sobą i dobrym jedzeniem. Palmy pachną jak mąka, w samym środku lata. Siada mama przy stole, a przy mnie tata i mama. Wiosna na nas zawiranych zerka, a w stronę pisani chcą tańczyć ode mnie. Puśćmy wiosnę, niech słońcem zabłyśnie nad stołem wielkanocne świętowanie, jak wiosna wesoła. Kolejny dzień świąt, blady poniedziałek, śmiego zdejmę. Święta lęk, zabawa, którą wszyscy doskonale zna. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na złą szczęście. A jeśli któraś się obraziła, to nie prędko znalazła męża. Warto pamiętać też symbolicznie o tym i sprawić mokrą niespodziankę znajomym czy rodzinie. Należy jednak pamiętać, żeby nie wyrządzić nikomu krzywdy i nie oblewać ludzi starszych. Ja o tym Tomek Jewa, też mógłby się wszystkich oblewa. Ale czy trzeba kubełka oblewać z pełnego kubełka? Wystarczy małym kubeczkiem dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę, bo gdy wiatr chmurkę przywieje i was wszystkich deszczem poleje. Będę śpiewał uczci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konie i rydwany Faraona pogrążył w morzu. Pan moją mocą, źródłem męstwa, jemu zawdzięczam moje oceny. Zwykła noc. Tej nocy zobaczymy zmartwychwstania moc.
zwyczajów świątecznych należy również przekazywanie i składanie sobie życzeń. I my również chcemy z tej okazji złożyć Wam życzenia. Radosny świąt wielkanocnych, wypełniony nadzieją budzącej się do życia wiosny, pogody w sercu i radości płynącej ze zmartwychwstania męskiego oraz smacznego święconego w gronie najbliższych, wesołego Alleluja, szczerze życzę klasa czwarta! Dziękujemy bardzo klasie czwartej. Zostańcie tutaj z nami, dobrze? A ja zapraszam Gaję, Pawlik, a później zapraszam dziewczyny Małgosię i Ulę do zaśpiewania i zaprezentowania się z piękną piosenką. Natomiast Gaja wyrecytuje nam wiersz, którym zdobyła wyróżnienie na powiatowym przeglądzie poezji ogólnopolskim. Już wczoraj Wam o tym mówią. Gaja, chcesz mikrofon? Poproszę. Ignacy Krasicki, czapla, ryby i rak. Czapla stara, jak to bywa? Trochę ślepa, trochę krzywa. Gdy już ryb łowić nie mogła, na taki koncept się zmogła. Rzekła rybowa: wy nie wiecie, a tu o was idzie przecie. Więc wiedzieć chciały, czego się obawiać miały. Wczoraj z wieczora wysłuchałam, jak rybacy rozmawiali. Wiele pracy łowić wędką pięcierzem. Spuśćmy staw, wszystkie zabierzem. Nie będą mieć otuchu, skoro staw będzie suchy. Ryby płaczą, a czapla mętą. Boleją nad waszą stratą, lecz da się temu zaradzić i gdzie indziej was osadzić. Jest tu drugi staw, blisko. Tam obierzecie się blisko. Chociaż pierwszy wysuszą, z drugiego was nie ruszą. Więc nas przenieść, rzekły ryby. Wzdrygnęła się czapla niby, dała się na koniec uszyć. Zaczęła służyć. Brała jedną po drugiej w pysk, niby nie śmiejąc. I tak pomału zjadając. Zachciało się na koniec skosztować i raki. Jeden z nich widząc, iż go czapla niesie w krzaki, postrzegł strawy i o zemstę się zaraz pokusił. Tak dobrze za kark ujął, że czaplę udusił. Padła nieżywa. Tak zdrajcą bywa. Małgosiu, powiesz wszystkim, jak jest tytuł pierwszej piosenki. Ja zaśpiewam planszę do tańca. Bye-bye.
Niech język twój cichy głos, wątły głos, dowodnie ci, że masz więcej sił, tylko pozwól mi choć raz wskazać inny tok, zdjąć koronę z nos. Jeszcze dziś, jeszcze dziś. Сидения
Chcesz wyznać, żebym się uśmiechała. Dałeś mi szczęście, tak, dałeś je. To mam gorąco, więc jadę lociak. Z pusty schody się serce rwie. Chłopak poczuł plusa, nieźle ruszał przed nią
odkrywcza, ona piękna, on zdobywca. Nie udało im zakochać się.